W 2011 roku zrodził się pomysł tego, żeby nie tylko próbować jakoś aktywizować osoby bezrobotne, ale też stworzyć miejsce, które stałoby się takim magnesem. Z jednej strony dla potencjalnych inwestorów, czyli stworzenia rynku pracy, z drugiej strony miejsce, które by w pewien sposób nawet promieniowało na tych, którzy poszukują pracy, wiedzieliby, że tutaj coś się dzieje. Wtedy poszukiwaliśmy różnych rozwiązań, szukaliśmy, gdzie można byłoby wspomóc skromne możliwości budżetu Szczuczyna. Okazało się to właśnie taką drogą prowadzącą nas do terenów inwestycyjnych, do tej strefy, przed którą się dzisiaj znajdujemy. Właśnie w 2011 roku podjęliśmy próbę przygotowania dokumentacji, a więc najpierw studium, później plan zagospodarowania przestrzennego, kolejno ubieganie się o środki z funduszy unijnych, z regionalnego programu operacyjnego. Dzięki nim, dzięki dofinansowaniu praktycznie 90% kosztów, w przeciągu roku powstała strefa atrakcyjności gospodarczej, strefa dla przedsiębiorców, na której mamy 12 hektarów gruntów zlokalizowanych w czterech takich głównych podstrefach. Grunty przygotowane w pełni w infrastrukturę techniczną, czyli od kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, po infrastrukturę wodociągową, drogową, chodniki, oświetlenia, zniwelowany teren. Wszystko po to, aby potencjalny inwestor mógł przyjść i inwestować od już, a nie czekał na pracę gminy przez kolejne lata. Jeśli myślimy o największej pomocy publicznej w kraju, to mówimy Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna. Jeśli myślimy o dobrze przygotowanych terenach inwestycyjnych, sprawnym samorządzie, terenach inwestycyjnych położonych wzdłuż drogi Via Baltica, to mówimy Szczuczyn. Sądzę, że to połączenie terenów inwestycyjnych Szczuczyna z preferencjami, jakie daje Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, niedługo okaże się wielkim sukcesem regionu. Siłą tego miejsca, siłą Szczuczyna jest również bogata oferta szkół ponadgimnazjalnych, które są w stanie przygotować dla potencjalnego inwestora, pracownika o odpowiednim profilu zawodowym, o odpowiednim profilu przygotowania, tak aby nie zrzucać tego na przedsiębiorcę. Przygotuje go szkoła, dla przedsiębiorcy będzie to znakomity materiał do podjęcia pracy. Zespół Szkół w Niedźkowie to placówka, która kształci na poziomie technikum w 7 zawodach, na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej w zawodach 4. Wypuszczamy młodzież w zawodach technicznych, takich jak technik informatyk, ekonomista, zawody żywieniowe i zawody rolnicze. Kształcimy w formach szkolnych młodzież. W tej chwili w szkołach dziennych mamy ponad 300 młodych ludzi, w szkołach dla dorosłych mamy młodzieży 150 osób. We współpracy z panem burmistrzem i powstającymi terenami inwestycyjnymi deklaruje szeroko idącą gdyby pomoc w zakresie kształcenia i zdobywania zawodu przez ludzi, którzy chcieliby to zrobić. My jako Centrum Kształcenia Ustawicznego możemy w formach pozaszkolnych wprowadzić i wykształcić każdy zawód, jaki tylko będzie potrzebny. Staramy się działać kompleksowo, więc nie tylko poprzez infrastrukturę, ale również poprzez przygotowanie takie czysto administracyjne. Mamy już przyjętą przez Radę Miejską uchwałę o pomocy de minimis, a dla większych przedsiębiorców jesteśmy w tej chwili w fazie kończącej pracę nad pomocą tak zwaną regionalną. Jednym słowem, chcemy, aby nasz inwestor przez okres 5 lat nie płacił podatków, nie płacił opłat lokalnych, żeby mógł spokojnie tu inwestować, rozwijać swoją firmę dynamicznie i po prostu odpowiadać na zainteresowanie i potrzeby mieszkańców, jeśli chodzi o rynek pracy.